Środa, dziesiąty tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej opisuje niezwykłą próbę, konfrontację między prorokiem Eliaszem a prorokami Boga, pogańskiego Bala. Tych proroków jest 450. Eliasz jest sam jeden. Król Achab organizuje konfrontację na górze Karmel, żeby sprawdzić, który Bóg okaże się prawdziwym. I chociaż po stronie Bala jest zdecydowana większość, można powiedzieć ludzka, i chociaż modlą się i starają, Bóg ich nie reaguje na ich modlitwy. Kiedy Eliasz zaczyna się modlić, bóg Izraela, Bóg Eliasza sprawia, że ogień spada z ziemię, z, na ziemię, zapala żar, żertwę i ofiara zostaje spalona. Znak bardzo prosty nie chodzi o to w życiu. Czy po Twojej stronie jest więcej ludzi? Nie chodzi o to, czy jesteś po stronie większości, chodzi tylko o to, czy jesteś po stronie prawdziwego Boga. Z punktu widzenia matematyki, nawet jeżeli po jednej stronie równania jest 7 miliardów osób, a po drugiej stronie mamy jedną osobę plus nieskończoność, to po tej drugiej stronie zawsze będzie większość. Większość jest tam, gdzie jest nieskończoność, a Bóg jest nieskończony. Problemem nie jest to, czy, czy moje opinie, czy moje przekonanie należą do większości. Problem nie jest to, żebym ja mówił: Wszyscy tak robią. Problem jest to, czy tak naprawdę chce Bóg, czy to jest Bóg prawdziwy, czy ja czasem nie idę za Bogiem fałszywym. W tym sensie demokracja jest w jakim sensie, można powiedzieć, antychrześcijańska czy niechrześcijańska. Demokracja w rozumieniu, że, że większość może przegłosować coś, czego nie chce Pan Bóg. No nie może. 450 proroków Bala nie mogło sobie poradzić z jednym prorokiem Eliaszem, bo po jego stronie był Bóg prawdziwy. Psalmista w pewnym sensie kontynuuje sprawę Boga prawdziwego, Boga fałszywego, kiedy mówi o tym, że wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki. A więc to nie jest kwestia wszystko jedno, w co się wierzy. To nie jest kwestia, że Bóg inny jest Bogiem tak, tak samym, albo takim samym, albo można powiedzieć bardziej atrakcyjnym. Nie. Jeżeli pójdziesz za Bogiem obcym, jeżeli pójdziesz za Bogiem nieprawdziwym, to pomnożysz swoje udręki. Będziesz bardziej cierpiał. Kwestia wiary w jedynego prawdziwego Boga jest fundamentalna, bo ona nas uchroni od cierpienia. Ona nam pozwoli zrozumieć prawdziwe cierpienie. Ona nam pozwoli wejść w tajemnicę bólu. Uniknąć tego, co jest niepotrzebnie, niepotrzebnie bolesne. I chociaż jesteśmy religią Krzyża, chociaż Chrystus umarł na krzyżu, to paradoksalnie Chrystus pokazał, że, że w chrześcijaństwie. Da się uniknąć cierpienia i da się uniknąć bólu, jeżeli wierzysz, wierzysz w prawdziwego Boga. Da się uniknąć w tym znaczeniu, że owszem, cierpimy jak wszyscy inni, owszem, może nawet jesteśmy skazywani jak i wszyscy inni, ale, mając, ale nie robimy specjalnie krzyży, nie krzywdzimy specjalnie innych ludzi, a co więcej, kiedy nas napotka krzyż, to potrafimy go znosić z miłością i w poczuciu pełnienia woli Bożej. Więc jeżeli w życiu się męczysz, jeżeli cierpisz, jeżeli twoje udręki są pomnożone, to zadaj sobie pytanie, czy czasem powodem tego nie jest to, że ty idziesz za obcymi bogami, że postawiłeś sobie na pierwszym miejscu pieniądz, albo sławę, albo siebie, no i potem cierpisz, albo przyjemność, albo tylko sukces i potem cierpisz. Jeżeli Bóg będzie prawdziwy, Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wtedy w naszym życiu będzie mniej niepotrzebnych udręk. Ewangelia jest ciekawa, bo wydaje się, w pewnym sensie taka yy, pochwalająca Stary Testament, gdyż Jezus mówi, że nie przyszedł znieść prawa ani przymogu, ale przyszedł je wypełnić. I mogłoby się wydawać, że w takim razie Jezus tylko chciał pokazać w jaki sposób doskonale wypełnia się przykazania Starego Testamentu. Jednak słowo wypełnić ma dwa znaczenie. Pierwsze wypełnić w sensie wprowadzić w życie, ale wypełnić oznacza również dopełnić do końca. Coś jest wypełnione do połówki, do trzech czwartych, a ja dopełniam do końca. I to świetnie pokazał w kazaniu na górze Jezus, kiedy mówił, kiedy tłumaczył spokojnie. Powiedziano waszym przodkom, nie zabijaj, a ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, popełnia zabójstwo. Wypełniam, udoskonalam przykazanie, udoskonalam to, co było w Starym Testamencie, to, co było w prawie i proroków. Stary Testament mówi, nie że Jezus mówi, ktokolwiek popatrzy pożądliwie, już dopuścił się cudzołóstwa. A więc to wypełnienie Jezusa polega na udoskonaleniu. Nie niszczy Starego Testamentu, ale budując w pewnym sensie na parterze, dobudowuje piętro. Dopełnia tak, żeby to już było genialnie, genialnie, skończę, genialnie skończone. Nie ma tutaj napięcia między Starym Testamentem. Nie ma jakby można powiedzieć przeciwieństwa. Jest, jest takie rozsądne, rozsądne dopełnienie. I najgorszą rzeczą w życiu nie jest mieć ani Starego, ani Nowego Testamentu, jest mścić się i, i żyć po prostu bez żadnych przekazań. Stary Testament pokazuje bardzo niesamowicie konkretne normy, które może nam się wydają dziwne, ale one nie są wcale takie dziwne. A jeżeli na tym się zbuduje naukę Jezusa, jeżeli się spróbuje udoskonalić te elementy, które były w Starym Testamencie, to dochodzimy do pełni objawienia, do doskonałości objawienia, bo nic lepszego. Ludzkość nie wymyśliła. Jeśli chodzi o ducha, jeśli chodzi o moralność, nic lepszego ludzkość nie wymyśliła niż chrześcijaństwo. Powiemy z wiarą, nic piękniejszego Bóg nam nie objawił i nie podarował na tym świecie, niż wiarę, którą w Jezusa Chrystusa i w to, co on objawił wraz ze swoim przyjściem. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.